No cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj pragnę zaprosić Was na moją poranną ciążową rutynę. To już słuchajcie, trzeci trymestr. Wiadomo, że nie każdy poranek wygląda identycznie, ale te czynności bardzo się powtarzają. Także kochani, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Poranek zaczynam zazwyczaj około godziny 8 rano. Otwieram na początku wszystkie okna, żeby do domu wleciało świeże powietrze, a mój mąż przygotowuje w tym czasie kawę. Dostałam, jak widzicie, ciepłą kawę do łóżka i zawsze o poranku czytam jeden rozdział mojej książki Ścieżka prostej obfitości. O tej książce mówiłam Wam już tyle razy, że chyba nie muszę się powtarzać. Dziewczyny, dajcie znać, czy czytałyście do brzucha. Nie wiem, może niektórzy uznają, że to dziwne, ale ja myślę, że jest to dobry sposób, żeby nawiązać kontakt z dzieckiem. To jest bardzo krótka książka płcio, także staram się o poranku 5 minut poświęcić właśnie na czytanie. Następnie idę do kuchni i siedzimy sobie tak z mężem około 15 minut jeszcze z ciepłą kawą i plotkujemy o poranku. Następnie przygotowuję sobie śniadanie. Będę jadła musli naszej roboty. Już Wam kiedyś to musli pokazywałam. Zostawię Wam pod spodem film, w którym omawiałam przepis. To jest film świąteczny jeszcze, świąteczna wieczorna rutyna, ale tam fajnie to wytłumaczyłam, także podlinkuję Wam to, jeżeli Was to interesuje. Musli jest zdrowe, wiemy co jemy i ja uwielbiam to musli zawsze sobie jeść z owocami, z jogurtem, ale tutaj akurat mam jogurt o smaku mango, bez cukru, banan i ananas, to moje ulubione połączenie, jeżeli chodzi o owoce. No i tutaj właśnie dodaję nasze musli. Jest to naprawdę pyszne, polecam Wam zrobić, bo no tak jak mówiłam, jest bardzo zdrowe i dobrze smakuje. Codziennie rano łykam też kwas foliowy, ja używam kwasu folio. Wiecie, jak jest się w ciąży, to codziennie dzwoni kurier do drzwi i przynosi paczki. Tutaj akurat przyszła żyrafka z zabawki. Teraz czas na pielęgnację. Wykonuję masaż na sucho, szczotką z naturalnego włosia, masuję brzuch z przodu, po bokach, z tyłu na plecach, zawsze to samo. Masuję też uda, pośladki, biust. Wiem, że nie wszyscy są zwolennikami masażu w ciąży, ja wykonuję naprawdę bardzo delikatny masaż, ale każdy musi zdecydować sam dla siebie i najlepiej skonsultować to z lekarzem. Po masażu czas na ciepły prysznic. Pośladki, brzuch oraz biust smaruję serum na rozstępy marki Strialis. A pozostałe części ciała smaruję olejem kokosowym.
Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać produkty, które używam na zmianę z olejem kokosowym, olejek Palmer's i Baby Dream. Kupiłam ostatnio na próbę kosmetyki marki Feel Free i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. Mam tutaj żel do mycia twarzy oraz tonik. Teraz czas na masaż twarzy i na serum z marki Uzdrowisko. Teraz będąc w ciąży naprawdę wykonuję codziennie taki masaż twarzy, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to lubi mi się zbierać woda w twarzy. Jeszcze krem pod oczy, krem na twarz ze śluzem ślimaka marki Benton, który bardzo lubię, i wykonuję makijaż. Link do makijażu również znajdziecie pod filmem. No to pora w końcu zmienić szlafrok na coś innego. I tutaj zdecydowałam się na sukienkę z Zary. Nie pytajcie mnie o linki, ponieważ kupiłam ją naprawdę dawno temu i wątpię, żeby była na stronie dostępna niestety. Na fryzurę robię sobie mojego ulubionego koka. Na co dzień zazwyczaj właśnie taką fryzurę noszę. Robię sobie jeszcze coś do picia. Jak już Wam mówiłam, ja złapałam się na tym, że piję więcej wody, jeżeli podaję ją sobie w ładnym kieliszku, dlatego zaczęłam tak robić i to się u mnie sprawdza. Kostki lodu, świeża mięta, woda i wtedy naprawdę wypijam odpowiednią ilość wody dziennie. W mojej lodówce zabrakło cytryny, także poratuję się tutaj troszeczkę sokiem bio. Your lips and your sweet smile. Let me kiss it till I die. I pora zasiąść do komputera. Tutaj spędzę kilka godzin. Sprawdzam, co sobie na dzisiaj zaplanowałam w moim planerze. Odpisuję na maile, będę montowała filmy dla Was. Także tak, kochani, to była moja poranna rutyna. Mam ogromną nadzieję, że film Wam się spodobał. Tak jak już mówiłam na początku, czekam na Wasze komentarze i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby zostać ze mną na bieżąco. A my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Pa, pa! Got what I want.